Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie u mnie na kanale w kolejnym odcinku z Wyzwania Dziesięcioleci. No dawno nie było mnie u Benetów, naprawdę, naprawdę dawno. Ostatni raz to chyba tylko jak robiłam miniaturkę do tego odcinka, który teraz oglądacie. I tak chciałam Was przywitać tutaj w kasie z naszą rodziną, ponieważ no, troszeczkę ich tutaj przerobiłam, ponieważ mamy wiosnę, zmieniłam też tło do kasa. Czasami niektórzy mnie pytają, skąd ja biorę te tła do kasa, że takie fajne. Ja zazwyczaj to wpisuję po prostu w Google, The Sims 4 Cas Background, i czasem wpisuję to, co mnie interesuje, na przykład tam, nie wiem, jakiś old house czy coś takiego, wood floor, no to wiecie, no jakieś takie tematyczne. Ale ja mam z kolei taką manię, że do każdej serii ja muszę mieć inne tło w kasie, i nawet jak tworzę sobie sama dla siebie jakiś simów, to muszę mieć do tego odpowiednie tło, nie mogę po prostu mieć takiego tła jak wszędzie. No to już taka jest mania trochę w głowie na tym punkcie, ale jakoś tak mi to tło w kasie mi tak fajnie współgra z całością, no nie wiem. Tak po prostu. Dobra, słuchajcie, zobaczmy sobie, jak oni w ogóle wyglądają, bo kurczę, ciągnie się to pokolenie pierwsze i ciągnie. I dzieciaki już tutaj są. Właśnie ja wam nie pokazałam tutaj chłopaków, jak oni dorośli. To znaczy dorośli, no są teraz tak w wieku, tak nie wiem, z 11 lat, 12. Ale stroje też troszeczkę zmieniłam. No na przykład tutaj Ruth zmieniła się pod względem skina. Dałam jej troszeczkę innego skina, bo była strasznie taka blada to swoją drogą, ale ona po prostu miała taką jednolitą cerę, a chciałam jej dać taką bardziej... no wiecie, o co mi chodzi, nie? Taką bardziej zróżnicowaną. I też wyłączyłam ten taki mod na stanie w miejscu przez simów, bo zaczęło mnie już to irytować, bo tak stali jak takie trochę kołki w tym kasie. No tak, tak sobie czasem kombinuję. No dobra. Ja chyba tutaj Ruth, bo przed momentem dosłownie tutaj przebierałam. O, ten sweterek jest fajny. Nie wiem, czy jej nie dać tego swetra na chłodną pogodę, bo jest wiosna teraz. Ale no tak, trochę ją poubierałam w takie czerwienie. Tu ma taki strój typowo po domu, takie związane włosy w koka i no z fartuchem taka sukienka. O, to jest z gry, słuchajcie. To jest z gry i zobaczcie, jak ta sukienka przepięknie wygląda w tym reshade'zie. No po prostu to jest... W ogóle dziękuję bardzo Amaya Gaming za polecenie mi tego reshade'a, tego preseta. On się chyba nazywa Strawberry Fields. Jak u Beatlesów, tak? I no naprawdę jeśli chodzi o czerwień, to przepięknie to podbija. No ta sukienka jest z gry, jest, no powiem wam, że to jest chyba mój ulubiony strój Ruth w tym momencie. No jest cudny, cudny po prostu jest. Ach, zakochałam się w tej czerwieni. Tutaj jej dałam taką już wyblakłą czerwień, taki łosoś, taki przydymiony róż. Chociaż ten kapelusik to mi tak bardziej pasuje, ta sukienka na ciepłą pogodę, tak na dwór, ale też może być. A tutaj też ma taki fartuszkową sukienkę z koszulą. To jest od Satterley, tak, to jest od Satterley, bo to jest z tej samej chyba kategorii. No, także w ten sposób się prezentuje Ruth w tym momencie, w wersji wiosennej. Jeśli chodzi o Jonathana, to on się chyba specjalnie tutaj nie zmienił. Nie, ja go nie zmieniałam. Dalej jest tak samo przystojny, jaki był. Skin też ma spoko, myślę. Nie chcę tu kombinować, bo nie mam zbyt dużo skinów dla facetów. Dlatego słuchajcie, nie zmieniałam mu jakoś tak diametralnie tutaj nic. Chyba nic mu tutaj nie zmieniałam. Nie. Jonathan ma bardzo fajne stroje, on nie musi się jakoś tam specjalnie przebierać. Okej, ten szlafrok już miał. W tym fajnie wygląda, ja mu tutaj nie zmieniam nic. A tutaj co ja mu dałam? A, taki kapelutek fajny.
Tu on ma dalej ten taki zimowy strój roboczy, znaczy zimowy, no taki roboczy na dwór, jak jest chłodniej. Tu mu chyba zmieniłam tylko ten taki ciężki, długi płaszcz na taką marynarkę z długim rękawem. A właśnie nie pokazałam wam innych strojów ról. Boże święty, zakręcona jestem. Bo to są jej stroje na co dzień. Tutaj jej się nie zmienił oficjalny. Uważam, że bardzo pięknie i tak dostojnie wygląda, z klasą bardzo tak, i no i zostawiłam jej to. Tutaj jej zmieniłam tylko kolor tej sukienki, bo tej sukienki, tej koszuli nocnej, bo miała taką białą. Tu to nie wiem, czy wam pokazywałam, ale tu już tak w zieleni. Fajnie, fajnie się łączy ta koszula z tą spódnicą. Na gorącą pogodę ma taki zestaw. Czerwono-zielone, takie mocne kolory mi się ostatnio podobają bardzo. Takie bardziej wyraziste. A tutaj jej dałam. To jest. Uznałam, że to będzie taka sukienka właśnie z taką dłuższą rękawiczką na chłodniejsze dni. Tu mamy niby taką apaszkę, kapelusz. No całkiem spoko wygląda, tak mi się wydaje. Fajnie wygląda. Jeśli chodzi o dziewczynki, to wy je widzieliście już, Christine. Je troszeczkę zmieniłam. O Jezu, dlaczego ci się tutaj brwi zmieniły, dziecko? Czarne brwi masz, kochana. Troszeczkę je zmieniłam, bo miały taki odrobinę niepokojący wyraz twarzy. W ogóle te zęby miały takie igły, jak u syreny, no ale to tak się wylosowało w grze po prostu. Jak ta Christine wygląda? Pokaż mi się, kochanie. A, tutaj jej dałam taką fryzurę bardziej upiętą ku górze. Ona taką ma trochę wampirzą urodę, nie? Ona taka blada bardzo i te czarne, takie krótsze czarne włosy. A tutaj jej nic nie zmieniałam, tutaj też jej nic nie zmieniałam. Na gorącą pogodę jej dałam taką sukienkę. To jest chyba z takich nowości. A tutaj ma to, co miała. Okej, okay. A Adel też jest ociupinka tylko zmieniona, jeśli chodzi o skina i oczy, z tego co kojarzę. Fajne są dziewczynki. Tu ma oficjalny taki strój, koszulę nocną ma taką bardzo, bardzo bielusią. I właśnie tak patrzę, czy by jej nie dać... O, może takie coś? Bo strasznie tak biało wygląda, tak aż oczy bolą tutaj przy tej bieli. To jej może dam takie coś. Też fajnie będzie wyglądała. Na imprezę ma taką sukienkę. Oczywiście tych strojów kąpielowych i sportowych nie daje nigdzie, bo nie używają. Na ciepłą pogodę, na dwór, zabawę w ogrodzie, przy pełni słońca ma taką fajną z fartuszkiem. A na chłodniejszą ma taki płaszczyk jak siostra, dokładnie tylko w różu. No właśnie, Christine lubi zieleń, a Adele lubi taki pudrowy, brudny róż. No i teraz najważniejsze, bo no nie widzieliście chłopaków, a chłopaki się już no z miesiąc temu chyba mieli urodziny. Ale no nie nagrywałam tego, bo no ostatnio trochę mało tego nagrywałam, tych dziesięcioleci. Nad czym ubolewam, ale no, chcę do tego wrócić. No dobra, zacznijmy może od Antoniego. Antoni jest przedstawicielem kolejnego pokolenia. Zobaczcie, jaki przystojniak z niego się zrobił. No patrzcie go, zobaczcie. Te piegi mu się wylosowały, te pieprzyki mu się wylosowały same. Ale fajnie wygląda, nie? Jestem bardzo ciekawa, jak on będzie wyglądał, jak dorośnie, jak będzie starszy. Nie wiem, czy tutaj dalej używać tego moda na ten wiek dorastania. Wydaje mi się, że on fajnie tutaj działa, tylko przez to te pokolenia będą się ciągnąć i ciągnąć, coś mi się tak wydaje. No zobaczymy, zawsze można tę cechę preteen wyłączyć, więc to nie jest żaden problem, ale fajny jest Antoni bardzo. I jakie on miał cechy? Mały geniusz, wysokie wymagania, impulsywność i zdeterminowanie. Okej, czyli on jest takim mocnym charakterem. Strój oficjalny ma właśnie taki. Okej. Do spania ma... A, szlafrok i bambosze mu dałam. Na imprezę wygląda tak.
Mogę mu dać czerwoną koszulę w sumie, ale też fajnie wygląda. Czy tobie rzęsy zniknęły? Oczywiście, że ci zniknęły rzęsy. Tu masz, tu też. A tutaj ci nie dałam, tylko czy ty miałeś... O, ty miałeś, dobra. Na gorącą pogodę wygląda tak. Śmiesznie, ten kapelusz taki trochę za duży, może ojcu podkradł czy coś. Ale fajnie wygląda. Antoni, Tony będę na niego mówiła. Chyba tak w skrócie. A na zimną pogodę, na chłodne wieczory ma taki sweterek, kaszkiet i tak bardziej w brązach jest ubrany. Natomiast jeśli chodzi o Luciana, jego brata, no to Lucian wygląda właśnie tak. Są podobni do siebie, to prawda. A on ma taką bardziej pociągłą buzię, takie drobne bardzo usta, ale oboje mają ogromne oczy, ja tego nie zmieniłam, tacy się tutaj urodzili i postarzyli sami. Lucian był, z tego co pamiętam, wrażliwcem, on jest duszą towarzystwa, jest przyjacielski, a nieufny on był, okej? I nerd, no wtedy nie było takiego określenia jak nerd, ale no, on lubi siedzieć z nosem w książkach zdecydowanie. No, dobra, tak wygląda na co dzień. Tak wygląda oficjalnie. O, fajnie. Też im dałam te skarpetki. Ostatnio jestem właśnie fanką tych skarpetek, żeby były widoczne spod spodni. Tak jest ubrany do spania. Na imprezę... O Boże, tutaj trochę poszalałam. Jezus Maria. No, troszeczkę tutaj... Chyba mnie wyobraźnia poniosła, no ale nic, niech tak ma, tylko te buty są jakieś takie straszliwie ciemne, może bym mu zmienić na jakieś... A, takie może, albo nie, o takie mu dam, w tych fajnie wygląda. Dobra, tak wygląda na ciepłe dni. Tam do parku, do placu zabaw to fajnie się nadaje. No i tak wygląda na chłodne dni. No dobra, przejdźmy sobie teraz do rozgrywki, bo chciałam wam pokazać jeszcze jedną fajną rzecz dotyczącą dzieciaków. Okej, jesteśmy u Bennetów i nie mam pojęcia, co tu się dzieje. nie mam pojęcia, na czym ja tutaj skończyłam. Tutaj widzę, że wszyscy są w tych strojach zimowych. Natomiast, jaki tu ładny obraz namalowałaś. Ale piękny. Adel, co ja gadam? Jak ty masz na imię? Ruth. Adel, Ruth, wszystko jedno. Jakie to jest piękne, słuchajcie. Ja bym to na 100% dała gdzieś tutaj do powieszenia. Nie chcę tego sprzedawać, bo jest śliczny ten obraz. Możesz to oprawić? Opraw płótno. O, dokładnie, super. Tylko, że nie mam, kurczę, chyba włączonego tego... Gdzie by to dodać? Nie wiem, zastanowię się jeszcze, ale naprawdę jest śliczny ten obraz i nie wiem, czy tego na przykład nie dać... Impresjonistyczny. Czy tego może nie dać gdzieś tam do dzieciaków? Do dzieciaków na górę. A propos właśnie dzieciaków, pomyślałam sobie, że ponieważ mamy tyle tych dzieciaków w okolicy. Na środku. Dobra. Jeszcze troszeczkę za głośno. Zawsze z tym mam problem. Dobra, róbcie sobie na razie co chcecie. Będzie problem z tą łazienką, kurczę, bo tutaj jest mało... Co ty robisz? Dobrze się bawisz, sama ze sobą widzę. Będzie problem z tą łazienką, bez kurczę tylko jedna, a tam na górze nie bardzo jest... O nie, co tu się stało? Napraw, nie będziemy zamieniali. Ruth, ty byś mogła się zająć tutaj ogrodem. Coś chciałam powiedzieć, jak zwykle zapomniałam. O właśnie, może będziemy to ewoluować tutaj. Przyda się. Mnie już tutaj dość dawno temu nie było. I już tak nie pamiętam, co tutaj się działo. Chyba na razie nic nam tu nie wyrosło. Nie.
zdecydowanie nie. A to możemy jeszcze zrobić i już. A to w ogóle rośnie, czy nie? Co to jest w ogóle? Jabłoń. Dobra, to zróbmy jeszcze tu. Ewoluuj, ewoluuj. I ewoluuj. No i co, naprawiłeś ten gramofon? Bo ty chyba masz... Ty masz chyba 10. poziom tego majsterkowania, z tego co kojarzę. Tak, dokładnie. Co się dzieje? Może ty zjadłaś coś niedobrego, słuchaj. Co ja chciałam powiedzieć? A właśnie, a propos dzieci, bo się znowu tutaj zagmatwałam. Pomyślałam sobie, że skoro mamy tyle tutaj... skoro mamy tyle tutaj dzieciaków w okolicy, to fajnie by było... To fajnie by było potworzyć im takie kluby. Takie dzieciarnie. I tylko przystępuję, już wam pokażę, o co mi chodzi. Ojejku, ale to aż tak ci ten niedobrze się zrobiło? Czekaj, bo to gdzieś było wiadro. Może ty byś chciała sobie ten wymiotnąć? Nie? Nie chcesz sobie wymiotnąć? Nie. Ojejku. No dobra. A w ogóle wy macie lekcje poodrabiane? Chyba tak. Bo ja wam dawałam odrabianie. I dodatkowe zaliczenia chyba też. Więc wy będziecie tacy no... oczytani bardzo. Bo właśnie, ty zamiast tutaj siedzieć, który nic nie robi, proszę bardzo tutaj posprzątać. Dokładnie. Dobra, włączcie sobie to. Nie wysłowię się jak zawsze. Mam z tym problem. Okej, dobra. Z kim się bawisz? A, z córką tutaj. Słyszałam od wielu, wielu osób, że strasznie ich wkurza ten kurz. I ten system kurzu. Ale... Tak, to jest wkurzające, to prawda, bo ten kurz się tutaj generuje cały czas. Ale wiecie co? Tutaj w tym domu mi to... Bardzo pasuje mi ten kurz, słuchajcie. Bo jest trochę syf, nie? Jest trochę syf. Ale ten kurz tak fajnie się unosi w powietrzu i tak śmiesznie to wygląda. I chciałam powiedzieć taką rzecz, że jeśli chodzi o te kluby, właśnie, ktoś tutaj... Nie będziemy tutaj rozmawiali. Potworzyłam im takie kluby właśnie młodzieżowe. Tu są te kluby. Czekajcie, gdzie to się wchodziło, żeby to zobaczyć tak? Czekajcie. Gdzieś to było takie, żeby zarządzać tymi klubami. A, to tutaj było, właśnie. No i ponieważ mamy sporo tych dzieciaków, to postanowiłam, że i chłopaki, i dziewczyny będą mieć takie swoje właśnie... no grupy sobie takie stworzą. Dziewczyny swoją, chłopaki oczywiście swoją, no bo przecież nie będą się z dziewczynami bawić lalkami ani klockami. Chłopaki będą mieć swoje zajęcia. I zrobiłam to w ten sposób, że dziewczynom dałam przyjaciółki od serca. No i w skład oczywiście wchodzi Adel, Nicole, Eton, Christine oraz Stephanie McCullough. I jeśli chodzi o ich te takie zalecane zachowania, to oczywiście no przyjaźń, tak? Przyjaźń wszemi wobec, obejmuj wszystkich, opowiadaj dowcipy wszystkim, zachowuj się przyjaźnie, opowiadaj dowcipy i baw się zabawkami. I oczywiście nie jesteśmy złośliwi, nie straszymy się i nie zachowujemy się podle. Natomiast jeśli chodzi o chłopaków, to chłopaki mają, jak się tutaj schował, kumple z sąsiedztwa. I założycielem jest Anthony. Mamy Waltera McCullough, to jest brat Stephanie. Może ich sobie tu zaprosimy dzisiaj jeszcze tak na wieczór, na chwilkę. No i Lucien oczywiście. I mają bardzo podobne cechy, tylko mają tu jeszcze czytanie książek. Nie bijemy się z nikim i też nie jesteśmy dla siebie podli. Poczekajcie sekundkę, ja muszę przyciszyć sobie grę, bo strasznie mi tutaj się... Tak, chociaż na tyle. Bo strasznie mi tutaj wszyscy krzyczą. Przepraszam, że tak przy was, ale czasem potrzebuję.
a nie zawsze o tym pamiętam. No dobra, słuchajcie, co ty będziesz robić, powiedz mi? Sprzątać, a ty jesteś dobra dziewczynka. To może byś się zaprzyjaźniła z tym króliczkiem. Nie jest szczęśliwy? To możesz go nakarmić kurzem. A, jeszcze chciałam powiedzieć, właśnie, to jest jeszcze taki fajny szczegół, że Adele należy do... do kółka teatralnego, tak? Dobrze mówię? Tak, do kółka teatralnego. Natomiast Christine jest harcerką. I ma tutaj... A przebierz się w mundur harcerski, jestem ciekawa, jak to wygląda u ciebie. Ty możesz sobie, Adel, tutaj zjechać, a potem możesz się pobawić lalkami. Chodźcie no tutaj, pobawcie się w piasku trochę i możecie się tutaj pochuśtać. O. No dobra, a ty co robisz? Drina tutaj sobie pijesz, kochana. Wy w ogóle macie co jeść w lodówce? Bo ja nie pamiętam za Chiny Ludowe, co ja im tutaj dawałam. Weź się przebierz w tą piękną, czerwoną suknię. No cudnie wygląda, no po prostu jestem zakochana w tej sukience. To jest w ogóle śliczna sukienka, ale tutaj, przy tym presecie, to wygląda po prostu obłędnie, nie? Możesz nakryć do stołu beżowy, zrobimy tutaj jakąś kolację fajną. A ty, kochany, Jonathanie mój, możesz tutaj zająć się trochę pszczołami i możesz zrobić mebel, może jakiś taki, może tą wannę zrób. O, dobra. Nie pamiętam, szczerze powiedziawszy, co my mamy w lodówce, ale ja bym tutaj... Chodzi w ogóle tata? Muzyka? O, teraz chodzi, dobra. Nie pamiętam kompletnie. Tutaj jest śniadanie. Dobra, to wiecie co? Ja to śniadanie sobie tutaj schowam. Co my tu mamy w tej lodówce? Powiedzcie mi. Nienawidzę tego telefonu w ogóle. To. Ja go mogę wyciszyć. Tylko, że. O Boże, nie, czapka z daszkiem to raczej nie jest idealny strój na XIX wiek. Zdecydowanie. Ty się miałaś uczyć grać na pianinie, ale możesz się przytulić tutaj z mamą. Oni te świętowanie ostatnich urodzin to mają bez przerwy, po prostu cały czas mają. Popraw humor. I możesz jeszcze zostać najlepszymi przyjaciółkami. To jest bardzo fajna opcja. A co ty jesteś taki brudny? Czemu ty masz taki brudny ten sweter? O, super. Bardzo fajnie. Dobra, ja bym tutaj... A nieprawda, wcale, że nieprawda. Dalej się przyjaźnią. To wcale nie jest prawda. Dobra, co my mamy w tej lodówce? Ja bym chciała wiedzieć. Czy my mamy coś, co możemy tutaj zjeść wszyscy? Mamy lasagne al pesto. No to jest spoko. To jest spoko, ja bym to tutaj dała. I niech się poczęstują. Kto tu jest głodny tak najbardziej? Ty tutaj działasz w tym, ty też. Ktoś tu był głodny, tak kojarzę. Ty byłeś głodny, to zjedz sobie, weź porcję. Już dzisiaj chyba nie zaproszę tych dzieciaków, bo jest późno. Ale ostatnio byłam z nimi w parku. I no fajnie sobie tam spędzali czas. Fajne dzieciaki. I chyba mi się fajne takie zdjęcie udało im zrobić, bo... Bo naprawdę... A to motoryczne to Christine powinna zyskiwać, bo ona jest... A ty sobie ćwiczysz? Czy rozmawiacie tylko? Christine, ty możesz ćwiczyć sobie tutaj.
Okej, okay, mamy wannę, to możemy ją sprzedać. Śnieg znowu nam tutaj w ogóle napadał. O, super, super. No i to mnie się podoba, no. Dobra, ja myślę... O, córka do ciebie tutaj idzie. Przez piec. Zapytaj ją, jak minął dzień. Obejmij czule oczywiście. Rozmawiaj o nowych projektach. Daj radę odnośnie szachów. Odnośnie do szachów. A ty co byś mogła porobić, kochana? Ty w ogóle sobie nie haftujesz, nie robisz tutaj sobie tych wzorów. Napisaj maskotkę, możesz zrobić dużą obręcz, na przykład śmiej się, kochaj, poznawaj. Możesz zrobić sobie takie coś. Aha. Super. Po prostu przepuszczalność tego pieca jest niesamowita, nie? Że oni siebie słyszą przez te cegły. Wiem, co ty możesz, Jonathan, zrobić. Ty miałeś chodzić na ryby, kochany. Bo jest wiosna. Który jest dzień tej wiosny? 7, no jest połowa. Kurde, niedługo będzie lato. Znowu nie można, Jezus Maria, ludzie. Chociaż mogłabym... zaraz to przeczytam, tylko mogłabym sobie tym modem UI... Sobie pobrałam ostatnio ten mod UI. A Maja, dziękuję ci. Bardzo jestem strasznie niepoinformowana, bo dzięki tobie tak naprawdę dowiedziałam się, od czego on jest i jest naprawdę świetny. Naprawdę jest świetny. Mogłabym sobie tutaj zmienić tą pogodę, ale już nie będę tutaj kombinować. Cytam Lucien. Kiedy dorosnę, chcę zostać ninja, tak? Co muszę zrobić, żeby zacząć przygotowywać się do wymarzonego zawodu? Znajdź sobie mistrza. No. Znajdź sobie mistrza, jak najbardziej. Ojku. Ruth, jak ty cudnie wyglądasz z tym. Aż ci normalnie muszę zdjęcie zrobić, tylko... Twój tatuś jeszcze nie miał urodzin. Ale super to wygląda. Muszę ci zrobić zdjęcie, jak ty cudownie wyglądasz, słuchajcie. Jak ty cudownie wyglądasz, słuchajcie, tak. Tak? No ślicznie wyglądasz, no piękna jesteś, Ruth. Naprawdę ta sukienka jest cudowna. Jest cudowna. I z gry, widzicie? Z gry, nie tylko z modów. Nie tylko z modów. Co tam byś chciał? Ty byś chciał sobie o herbatki zrobić. No dobra. Jak ja się cieszę, że te dzieciaki już trochę podorastały i zajmują się same sobą, bo to naprawdę był koszmar jakiś. Jeśli chodzi o te toddlery. Chociaż ja lubię toddlery, bo one są słodkie. No słodkie są, tak, ale skorzystaj sobie. Na mrozie tam się nie przejmuj w ogóle. O, jak już tu przyszedłeś. Jak już tu przyszedłeś, to możesz... Nie będziemy tego już na 100% robić. Już wystarczy nam dzieci. Flirtuj. Czekajcie. Pochwal wygląd. Co tam było w łóżku? A pocałunki w łóżku, nie będę tego klikać, bo to jest z modów takich na więcej animacji, coś takiego, coś na kształt odwzorowania z The Sims 3 ponoć, ale to wygląda dziwnie. Nie będę tego pokazywała, bo widziałam to. Dajcie jakiś następny utwór, bo to jest strasznie jakieś takie wkurzające. No dobra. Chodź no tutaj, też się załatw. A, nie możesz teraz, dobra, bo z wiaderka korzysta. Wiaderko jest zajęte. Dobra, ja tobie, Christine, chciałam dać taką rzecz, żebyś sobie poszła tutaj do siebie na górę. A weź go nakarm tym kurzem. Naprawdę powiem wam, że oni czasami tutaj zamiatają. To nie jest tak, że tu jest taki syfik cały czas, dzień w dzień. Oni tutaj oczywiście zamiatają.
Głównie ród tutaj zamiata, ale naprawdę mi pasuje tutaj ten kurz, bo to jest, jakby nie patrzeć, strych, nie? To jak już nakarmisz kurzem, to możesz się z nim zaprzyjaźnić w sumie, nie? Co tam, Lucien? Pogadaj sobie z tatusiem. Pochwal szczerze. Rób głupie miny. Zapytaj o rodzeństwo. Jak ci się w ogóle... Ród, Boże, jakie to jest cudne. Po prostu ona mi się tak podoba w tej sukience, że no normalnie zakochałam się w Ród, nie? Jonathan, nie dziwię ci się w ogóle, że... Też ona już zawsze była bardzo ładna, ale no tutaj wygląda po prostu zjawiskowo. Dobra, już wystarczy tego zachwycania się. No... Chyba nie do końca o to mi chodziło. A gdzie ty idziesz, kochana, znowu? Poproś o szukanie kosztowności. A, króliczek nie jest dość szczęśliwy. Nie rozumiem logiki tego króliczka za bardzo. Ale jest dość słodki, no, trzeba przyznać, że jest dość słodki. Dobra, jak weźmiesz sobie tą, co ty bierzesz? Co ty bierzesz, kochana? Co to jest? Bo obawiam się, że nie jest to herbata z cytryną. Weź to, zostaw. Weź to, kochana, zostaw. Możesz się napić ewentualnie nie możesz się rumianku napić? Naprawdę? Od kiedy rumianek jest szkodliwy dla dzieci? Weźcie sobie, dziewczyny, po porcji. A, ty idziesz do wiaderka. Widzicie, jak to wiaderko jest naprawdę przydatne? Kto tam siedzi na wiaderku teraz? Może uprzedzisz brata. Nie możesz? Czemu? Dobra, to się skorzystaj sobie tutaj po prostu. I możesz się położyć w sumie spać. Co to jest? Aha, ulepiłeś sobie takie coś. No okej. No dobra. A właśnie, pokój chłopaków wygląda tak, nie wiem czy pamiętacie, czy widzieliście, ale tak jeszcze wam naocznie tutaj pokazuję. Fajnie, że oni mają, że każdy z nich ma swoją przestrzeń, nie? Że dziewczyny tutaj mają swoją taką dziewczęcą tutaj, ale no zabawki oczywiście są wspólne, to nie jest tak, że to jest tylko dziewczyn. Dobra, teraz możesz chyba skorzystać sobie, nie? To chodź. Chodź. Zamienimy to, bo ten kibelek to jest naprawdę już troszkę irytujący. O nie. Gdzie ty idziesz, kochany? Ty idziesz do wiadra? No to ty chodź do tego, do normalnego, bo nie, proszę cię, nie sikaj. No nie tak przy córkach. Przestań z nimi gadać. O Jezus. No brawo. No wiesz co? Dziewczynki, możecie się pośmiać z tatusia? Hermety. Co to za plama? Oj tam tatusiowi się troszeczkę tam... No, upuściło mu się trochę. No co? Weź się wykąp. Nie gadaj już z nimi, chodź już, bo to wstyd jest po prostu. Wy sobie, dziewczynki, jecie. Wy w ogóle jesteście wyspane kompletnie, więc... A ty gdzie idziesz? No gdzie ty tu będziesz do ojca, jak ojciec się... No właśnie, ojciec chciał się wykąpać. No dobra, umyj już te ręce. No i tam, ojca ma go zobaczyć. Ty jesteś cały tatuś. Tak będziesz wyglądał za kilka lat. Kilkadziesiąt. Kolega da mi prezent, który mi się nie podoba. Chcę się z nim kimś wymienić albo go po prostu oddać. Mogę to zrobić? Jeśli chodzi o mnie, to...
To ja bym dała to albo to, ale jeśli chodzi o tamte czasy, to mi się wydaje, że bardziej stawia się na maniery tutaj, nie? Tak mi się wydaje. No. No, tak mi się wydaje. Dobra, możesz się tutaj pobawić trochę w piaskownicy. Rozgardiasz tutaj jest jak zwykle. Nie wiem, co tutaj się dzieje. A, okej. Ty sobie tutaj popijasz. A co wy robicie? Rozmawiaj. A, ty już chcesz iść spać. To wiesz co? Poczekaj, poczekaj. Idź, ty idź spać, tak? Bo ty chciałaś spać. A ty możesz sobie poćwiczyć, bo w sumie jak ty w tym kółku teatralnym, to ci się też może przydać taka umiejętność. Tak mi się wydaje. Jak tam tutaj. Ale nie, idź normalnie spać. No co ty? Idź normalnie spać. O, dokładnie. Adel też już tutaj sobie smacznie śpi. Oj, tatuś, ty jesteś elegancik, ale kurczę, jesteś tak uplamiony na tych rękawach. Idź się wykąp, proszę cię. Idź się wykąp. Co ty byś, Lucien, porobił? Idziesz psocić, tak? No dobra. Okej. A ty co robisz? Słuchasz, córki? Oglądasz? To możesz sobie tak tutaj przy akompaniamencie swojej córeczki namalować jakiś obraz. Zapraszam. Powiem wam, że czasami wolę posłuchać sobie takiego nieudolnego grania na pianinie niż tego gramofonu. Jakoś tak fajnie mi się gra, jak tutaj gdzieś sobie plumka to pianino. Fajne to jest. Ty idziesz robić bałagan. No w sumie to ty masz taki charakterek, że w sumie to się nie dziwię, ale sprzątnij później po sobie, bardzo cię proszę. Czemu ty jesteś zły? Zlekceważony? A kto to jest arogancki? Ktoś tutaj jest arogancki z nas? Może Jonathan jest arogancki? Później, Jonathan, jak sobie się wykąpiesz, to sobie jeszcze weź porcję. Ładnie grasz, Adele. Jaki ty masz poziom w ogóle? A, bo ty masz piąty poziom. No to w sumie się nie dziwię. To fajnie, fajnie ci to nawet idzie. Jeszcze zmienimy ci strój na ten taki normalny, żebyś się tu nie przegrzała mi. Antony, a ty gdzie się tam wybierasz? Wściekły chodzisz taki. Ojejku, jejku. Lubię tą rozgrywkę. Powiem wam, że jest to jedna z moich ulubionych rozgrywek. Zbilansowany posiłek. Ktoś mi powiedział, że jedzenie ziemi to nic złego. No nie, jest bardzo niezdrowe. No proszę cię, no co ty. O, właśnie miałam ci dać, żebyś sobie poszedł grać w szachy. Co się stało? Potwór. Potwór, potwór. Dobra. Tam tatuś się myje, więc opryskaj. Opryskaj potwora spod łóżka. Okaż miłość. Popraw humor. Dobrze, spokojnie. Musisz nauczyć się trochę, wiesz, kontrolować emocje. Idziesz, Ruth? No to chodź, to chodź, to chodź. Lucien jest wrażliwym chłopcem i w sumie to ci się nie dziwię, że on się trochę boi. Ale nie na syna psikaj, tylko. No i już po bólu. No i widzisz, już wszystko jest dobrze. Widzisz, mamusia się już wszystkim zajęła. Naprawdę jesteś jeszcze ciągle wystraszony? No dobra. Mam nadzieję, że niedługo się uspokoisz.
Boże, jakie te dzieciaki są wyspane. W ogóle jest... Jezu, czy wy widzicie, że już jest prawie... Jest 6 rano, ludzie. Jest 6 rano, a oni nawet nie są zmęczeni. No tylko Jonathan jest trochę zmęczony. Będziemy niedługo kończyć ten odcinek. Fajne są te dzieciaki. Fajne są te dzieciaki. Lubię ich bardzo. Bardzo mi się podobają. Podoba mi się ten... O Jezus. Szalona kamera. Fajne są te dzieciaki. Podobają mi się, jak wyszli, jacy są i w ogóle lubię tą rodzinę bardzo. Może Ruth, jak ty przepięknie wyglądasz w tej sukience. Masz taką koronkę tutaj, takie tu warstwy teraz się takie uwidoczniły, no. No cudo po prostu. Boże, nie wiem, jak ty możesz, Christine, tutaj spać spokojnie, jak tu jest taki harmider. Dobra, chodź, Ruth, zrób sobie siku. O, widzę, że tutaj... grzybki można ewoluować. Możesz posprzedawać wszystko przy okazji. No dobra, kochanie, będę się powoli zbierała. Ojejku, tu się coś ten... Weź to sprzątnij, jak tutaj już jesteś. Zaraz cię położę spać. Ale ty ładnie grasz. Ślicznie grasz, naprawdę. 7 poziom, no. Ty to będziesz artystka, tak mi się coś wydaje. Ty będziesz, Christine, taka bardziej aktywna, łobuziara. A Adele będzie właśnie taką artystką. Tak mi się kojarzy. No dobra, kochani. Ja będę powoli się już z wami żegnać. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Tak, ten Ruth też was żegna. Z wiaderka was żegna. Może w następnym odcinku właśnie zrobimy sobie takie spotkanie dzieciaków. No, także mam nadzieję, że dobrze się bawiliście, że Jonathan, Jezus Maria. Rozumiem, że Jonathan, chcesz tutaj zasnąć przy pięknym graniu swojej córki. No dobra. To w takim razie, patrząc tutaj na śpiącego Jonathana, żegnam się z wami cieplutko. Mam nadzieję, że będziecie mieć udany wieczór, udany dzień, o której tam godzinie oglądacie ten odcinek. Także trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w kolejnym. Pa, pa.